Dzień dobry, dobry wieczór. Witam dobry was wieczór. Wszystkich bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam naszego dzisiejszego gościa, pani Ewa Burguńska. Dzień dobry pani. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Dobry wieczór. Pani Ewa Burguńska jest z zawodu filmowcem, producentką filmową, od lat działa w środowisku filmowym. Jest też muzykiem, jak się niedawno... Tak, z wykształcenia. Z wykształcenia dowiedzieliśmy się kilka minut temu. Jest też członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Pomiędzy rokiem 2004 a 2013 pełniła pani funkcję dyrektora Biura Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Jest pani także prezesem Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne. Tak. Wszystko się zgadza. Tak. Tak. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o pani pracy. Na szczęście, pani bo pracy, to jest tak? mało istotne chyba. Nie no, skoro pani to robi przez całe życie. Ale porozmawiamy, ponieważ pani jest też uczestniczką ruchu Protest Kobiet. Taka inicjatywa społeczna. Taka inicjatywa. No, nazywam to ruchem, tak. prawda? Bo to nie jest ruch organizacja. Jest, tak, ruch jest znacznie szerszy. My jesteśmy jakimś małym elemencikiem. Ruszkiem. Małym elemencikiem. Okej. Okay. I była pani też współorganizatorką czerwcowego Marszu Godności Kobiet. Tak, tak? Marsz Godności. Zeszłoroczny, 18 czerwca dokładnie. Tak. Czy pani pochodzi z rodziny o jakichś takich rewolucyjnych tradycjach? Czy ja wiem? Nie, absolutnie nie. Oprócz tego, że moja mama była Ślązaczką i to taką, no jej ojciec, czyli mój starzyk, był górnikiem przodkowym i doświadczał wszelkich tego konsekwencji, czyli na przykład pół roku praca była, a pół roku nie. Moja mama miała wykształcenie podstawowe, była z bardzo biednej rodziny, bardzo wcześnie była osierocona przez własną matkę, więc wychowywana była przez macochę. Ale nie brali udziału w jakichś większych... Nie, był powstańcem śląskim, starzik, tak, ale to było jakby czymś naturalnym. Być może równie naturalnym jak dzisiaj pani zaangażowanie. Być może. A jak może to się jest stało? Coś takiego. Jak to się stało? Skąd się wzięło pani zaangażowanie w te W te kwestie związane z kobietami, no to się wzięło przez jakąś taką terapię szokową. Na czym ona terapia to może jest przewrotne słowo, ale po prostu dotarła do mnie informacja o projekcie Ordo Iuris całkowicie zakazującym aborcji. Kolejnym projekcie tak naprawdę, bo przez ostatnie lata to się zdarzało kilkukrotnie. Ten dodatkowo jeszcze miał karać kobiety pozbawieniem bądź ograniczeniem wolności. I myślę, że ja miałam świadomość tego, że takie projekty pojawiały się poprzednio, w poprzednich latach. Co panią przeraziło w tym projekcie szczególnie? Przeraziło mnie chyba to, że on się pojawił jakoś 31 marca, 1 kwietnia, a od października byliśmy poddawani jakby postępującemu zdumieniu, a czasami przerażeniu tym, co się wyprawia w Polsce, co się dzieje i jak bardzo wszyscy nie mamy na to wpływu tak naprawdę, bez względu na to, jak wielu z nas wyjdzie na ulicę, czy jak głośno będzie krzyczeć z trybuny sejmowej. To nie ma najmniejszego znaczenia, po prostu ten Sejm może przegłosować wszystko. No właśnie. I po raz pierwszy zdarzyło się, że taka ustawa nie miała żadnego bezpiecznika w samym Sejmie. Tam nie było mowy o żadnej dyskusji. Znaczy ten Sejm może przegłosować kompletnie wszystko. No po raz pierwszy nie było takiego bezpiecznika, tak jak poprzednio jakoś tam się ważyły. I to był ten impuls, że w związku z tym trzeba wyjść na ulicę i trzeba jakoś inaczej spróbować. W związku z tym trzeba coś zrobić, bo ponieważ według mnie no to jest taki element
prawa i przede wszystkim praw kobiet, ale nie tylko, bo to jest dosyć złudnie odbierane, że to są wyłącznie prawa kobiet, taka ustawa. Według mnie to dotyczy całego społeczeństwa, bo poprzez kobiety ubezwłasnowalnia się tak naprawdę całe społeczeństwo, bo ich partnerów, dzieci tych kobiet, rodziców tych kobiet i tak dalej. Wobec czego jest to taki prosty krok do wprowadzenia władzy bardzo totalnej po prostu. Kto po prostu decyduje o rozrodczości ludzi, społeczeństwa, kto wchodzi w najintymniejsze elementy życia, ten rządzi poprzez strach po prostu. Tak, ale gdybyśmy spróbowali rzucić tę sytuację na szersze tło historyczne, nawet takie bardzo szerokie, to czy nie jest tak, że właściwie mamy do czynienia z dużym, poważnym, właściwie ogólnocywilizacyjnym, powiedziałbym, konfliktem dwóch radykalnie odmiennych postaw? Przy czym właściwie te postawy się tak bardzo różnią od siebie, że nie ma przestrzeni, wydaje mi się, do dialogu. Bo zdaje sobie pani doskonale sprawę z tego, że jest cała masa kobiet w Polsce, dla których te protesty są jakąś niezrozumiałą fanaberią, jakimś dziwactwem, które was nie popiera. Czy wie pani w ogóle, jaki procent kobiet was popiera w Polsce? Dzisiaj słuchałam jakiejś naszej rozmowy w innym gronie sprzed 2 miesięcy mniej więcej. I tam były badania sprzed 3 lat, że 7% kobiet identyfikuje się w Polsce konkretnie to było nazwane z ruchami feministycznymi. Okej, załóżmy, tak? Że to przez te 3 lata się trochę zmieniło, niech tych procent będzie 20%. Roku. Tak. To jest szalenie niewiele. Znaczy, że 80% kobiet nie podziela waszego punktu widzenia. Znaczy, nie wiadomo, czy nie podziela, bo tak naprawdę według mnie to jest kwestia komunikacji i tego, o czym rozmawiamy, bo to trochę nieszczęśliwie się stało, że to, że ja zaczęłam działać, zostało wywołane przez ustawę antyaborcyjną. Ale ona mnie najmniej tak naprawdę zajmuje. Najbardziej mnie zajmuje przemoc jako taka. Przemoc fizyczna, psychiczna, emocjonalna. Tak, ale to wszyscy wiemy, no bo wiemy, na czym polegają te protesty. Tylko cały czas interesuje mnie, co jest właściwie waszym celem? Czy celem waszym jest wyjście na ulicę i danie wyrazu swojemu oburzeniu, kropka? Nie. Czy waszym celem jest doprowadzenie do jakiegoś konkretnego rezultatu? Bo jeżeli czytam, na przykład w tych żądaniach, skupmy się może na tym na najbliższej demonstracji, która tak, w wielkim strajku marca, kobiet ogólnoświatowym 8 marca. W żądaniach polskich mamy 4 punkty. Tak. Pierwszy punkt to jest pełnia praw reprodukcyjnych. Tak. Drugi punkt to jest państwo wolne od zabobonów, co jest takim, rozumiem, eufemizmem dla państwa niewyznaniowego. Tak. Tak to wynika przynajmniej z rozwinięcia tego punktu. Tak. Trzecim punktem jest wdrożenie i stosowanie konwencji antyprzemocowej. Tak. I czwarty punkt to poprawa sytuacji ekonomicznej kobiet. Wszystko super. Tylko czy jest jakiś plan, czy istnieje jakiś plan i czy istnieje jakiś program, który prowadziłby do zrealizowania tych planów? Czy istnieje plan i program? No bo rozumiem, że to są pewne żądania, ale bo czy to nie wygląda trochę tak? Bo jeszcze raz wrócę, żeby może wyjaśnić sam na myśli jeszcze bardziej precyzyjnie. Tak jak wspomniałem, mamy do czynienia z konfliktem dwóch jakby kompletnie innych. Ja nie uważam, że to są dwa kompletnie różne. Są dwa ekstremalnie różne oczywiście stanowiska, tak. Natomiast pośrodku jest całe wielkie spektrum. Wie pani, nie widzę tego spektrum, jeśli mam być szczery. Co by pani powiedziała na przykład, czytając na Facebooku wpisy kobiet, które mówią, prawdziwe, normalne kobiety zostaną w domu 8 marca ze swoimi mężami. I
A kobiety protestujące komentują to na przykład w taki sposób. To nie są prawdziwe kobiety, to są testosteronowe trole. Gdzie tu ma pani miejsce do dialogu? Więc przede wszystkim trzeba rozróżnić też to, że ludzie są różni. I tak samo jak generalnie wszyscy. Niektórzy się posługują takim językiem, inni innym. Ja nigdy w życiu bym tak nie odpowiedziała, tak? Jedna z pani koleżanek to zrobiła. Kobiecie, czy w ogóle człowiekowi. No dobrze, no ale też mam różne koleżanki i ja mogę odpowiadać. Ale to się dzieje. To... No nie możemy abstrahować tego, że to się nie dzieje. Więc moje pytanie jest... Dlatego jeśli ja bym trafiła na odpowiedź mojej koleżanki taką, to bym zaczęła z nią dyskutować też, dlaczego tak robi, bo to nie prowadzi właśnie do dialogu. To jest od razu antagonizowanie, to jest no to wyklucza dyskusję. Tak? Natomiast ja widzę bardzo wiele pól do dyskusji, do rozmowy, do przytaczania konkretnych przykładów, konkretnych spraw w małych miejscowościach, na wsiach, u mnie w dużym mieście. Okej. Okay. Załóżmy, że 20% optymistycznie a Facebook to naprawdę jest specyficzne medium i nie jest całym światem, nie jest całą Polską i większość kobiet nie ma dostępu do Facebooka. Dobrze, to jak pani Facebookiem. Myśli, ile czasu zajęłoby przekonanie nieprzekonanych kobiet do tego, że dzieje im się źle, podczas gdy one wcale tak nie uważają? To zależy właśnie jaki jest plan. No właśnie, tylko jest sprawa taka, że planów może być kilka, bo są rzeczy do załatwienia na natychmiast tak naprawdę i są rzeczy, które wymagają lat, a nawet pokoleń, wobec czego te plany muszą być różne i nie wszyscy nie mogą, nie wszyscy będą zajmować się wszystkim. Ja rozumiem. Czy moglibyśmy w takim razie zdefiniować, co jest waszym planem na dzisiaj, a co jest planem dalekosiężnym? Znaczy, co chcecie osiągnąć 8 marca jako skutek? Ja przede wszystkim chciałabym wyjaśnić jedną rzecz. Nie czuję się w ogóle uprawniona do tego, żeby wypowiadać się w imieniu 46 państw, które ale już... Ale idzie pani na proces, oczywiście, tak? Że no więc idę, proszę się wypowiedzieć w swoim idę imieniu. W intencji generalnie tak realizowania pewnych postulatów kobiet, ale przede wszystkim naszej grupy protestu kobiet. Według mnie tym, co powinno być do osiągnięcia jak najszybciej, to jest zatrzymanie systemowej przemocy państwa wobec głównie kobiet, ale też w ogóle wobec najsłabszych obywateli. Dobrze, zatrzymajmy się na moment w tym punkcie. Jak to zrobić? Nie ma wielu możliwości, tak? Możemy tylko uświadamiać, jak jest źle i w jak wielu obszarach ta przemoc występuje, jakie są jej instrumenty, jakie są jej narzędzia. I możemy z tym wychodzić nie tylko we własnym gronie tych przekonanych sobie być, tylko wychodzić właśnie w miejsca, gdzie są różni ludzie, także ci nieprzekonani i starać się z nimi właśnie nie tyle konfrontować, co dawać im znać, że w ogóle coś się dzieje, bo problem polega na tym, że większość ludzi w ogóle nie wie, że coś się dzieje. Albo uważa, że się nic nie dzieje, bo nie widzi tego zagrożenia, które pani widzą. Tak, ponieważ część osób uważa za naczelne prawo wolności, za naczelny przejaw wolności możliwość decydowania o swoim życiu, swoich różnych wyborów i absolutnie nie chodzi mi tu wyłącznie o aborcję, tylko również wyborem jest to, że tak chcę być kobietą w domu, w tradycyjnym wychowującą sensie dzieci, tak. Nie robiącą kariery korpo dokładnie, i nie oddającą jeśli, dzieci dokładnie. Na wychowanie jeśli obcym ludziom. Jeśli chcę tak żyć, mam prawo to wybrać i z kolei nikt nie ma prawa mnie obrażać z tego powodu, że tak wybrałam. Natomiast ja uszanuję, że moja koleżanka, przyjaciółka nie ma dzieci, nie ma męża, zajmuje się wyłącznie karierą zawodową i uwielbia chodzić w mini na wysokim obcasie. Tak? Po prostu... Czyli kwestia wyboru.
To jest kwestia tak. wyboru mhm. i to jest najważniejsze. Natomiast jeśli tego wyboru nie ma, bo jesteśmy fokusowani na jakiś jeden system, na jeden model życia, no to tu zaczyna się po prostu ograniczanie wolności. No właśnie, ja cały czas pytam o to, że skoro żyjemy w takiej rzeczywistości, że nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach i generalnie taka jest tendencja, jak wiemy, na świecie, że do głosu dochodzą poglądy i siły konserwatywne i ludzie, którzy reprezentują poglądy konserwatywne, czyli no, można powiedzieć przeciwne temu, o co panie walczą. Doskonale widzimy, że w Polsce dokonuje się przemiana ustrojowa. Tak to tak. chyba trzeba powiedzieć. Tak. Doskonale też widzimy, że ta przemiana ustrojowa idzie właśnie w kierunku konserwatyzmu, w stronę ograniczania praw człowieka i obywatelskich. Człowieka, tak. Przy czym nie mamy w Polsce praktycznie opozycji. Nie ma. Tak jak pani kilka minut temu wspomniała, właściwie nie ma żadnej konstytucyjnej, czy formalnej, czy legalnej drogi do zablokowania ich pomysłów. A oni te pomysły przecież będą realizować, bo po to wzięli władzę. Obiecują nam, że z tej drogi nie zejdą. Ja w to wierzę. I długo czekali na to, żeby w końcu rzeczywiście to wahadło przeszło na tę drugą stronę. I teraz będą robić wszystko, żeby urządzić Polskę, Stany Zjednoczone, być może Francję, być może jakieś inne kraje po swojemu, zupełnie inaczej niż wy tego chcecie. Więc jakim cudem no, cud oczywiście, niektóre cele. Środowiska liczą na, wierzą w cuda. No, ale ja nie wierzę i absolutnie nie uważam, że 8 marca cokolwiek się załatwi. To jest jeden z elementów i... Ale co, czekamy, aż się władza zmieni w takim razie? Nie, nie czekamy, ale musimy właśnie oddziaływać na nie wyłącznie własne środowiska, dlatego nasza grupa przestała już robić demonstracje pod Sejmem czy pod jakimiś takimi urzędami, gdzie idą ludzie przekonani tak naprawdę, no właśnie, zaprotestować. My robimy demonstracje... Po czym wracają zadowoleni do domu. My robimy demonstracje pod rotundą, po to, żeby obok nas przechodzili ludzie, którzy właśnie albo nie wiedzą, albo że w ogóle coś się dzieje, albo... No właśnie, trafią na to przypadki. To ciekawe. I proszę mi powiedzieć, jak to się odbywa. Stoicie, panie, tam pod rotundą. Przychodzą ludzie, zadają wam pytania. Tak. Udaje się ludziom... Zadają pytania. Chętnie biorą... Niektórzy niechętnie, niektórzy chętnie, niektórzy oczywiście odganiają się. Ale biorą nasze materiały. My mamy... Akurat jesteśmy wyposażone, stworzyłyśmy sobie same... oczywiście w fachowych konsultacjach materiały edukacyjne, właśnie takie tłumaczące podstawowe rzeczy, jak do kogo się zwrócić w przypadku doznania przemocy, dlaczego lubimy seks, jakie są etapy ciąży, no po prostu cała edukacja, której nie ma w szkołach od lat, tak? Ludzie tego się nie uczą, mało tego, uczą się czegoś innego, zupełnie innych, tak? Wobec czego to ale robimy, pan... oprócz tego mówimy, po prostu no, poprzednio przez megafony, teraz będziemy miały mikrofony, więc będzie trochę łatwiej. Jak ludzie reagują? Wielu się udało zainteresować, nie mówię przekonać, ale... Nie no, to oczywiście trudno ocenić, bo to jest miejsce przepływowe, tak? Więc poprzednio to nie było 3 października, tylko 24, jak zrobiłyśmy tam taką demonstrację pod tytułem Nie zejdziemy do podziemia, tak. która jest przeciwko temu, żeby wtłaczać ludzi po prostu w podziemie gospodarcze też. Bo przecież nielegalna aborcja to jest wielki biznes. Ale wie pani, że... Nielegalna antykoncepcja to jest wielki biznes, bo po prostu ludzie będą zarabiać pieniądze nieopodatkowane i tak dalej. Tak, ja wiem, ale A jednocześnie, czyli wtłaczanie ludzi w przestępstwo. Tak, ale wie pani o tym, że jest
może się mylę, ale wydaje mi się, że jest w Polsce wiele kobiet, które w drastycznej sytuacji wolą zrobić zabieg pokątnie, po cichu, tak żeby nikt nie wiedział, niż gdyby on był nawet dozwolony prawem, iść do szpitala i zrobić to w normalnych, szpitalnych, przyzwoitych warunkach, bo to, bo na nie spływa odium wtedy. Ale mogłyby to robić w profesjonalnie wyposażonych gabinetach lekarskich, niekoniecznie w małych miasteczkach? No oczywiście w małych miasteczkach, no w małych miasteczkach też nie ma szpitala, no, tak? Nie ma to. Więc w małych miasteczkach dobrze, jak jest jeden ginekolog w ogóle, jak ma klauzulę, no jak wyznaje klauzulę sumienia, no to w ogóle nie ma, tak. A poza tym, nie ma szansy. Poza tym też z tajemnicą lekarską, jak pani dobrze wie, bywa w tych przypadkach bardzo różnie. No więc sam więc pan widzi, jak boją. Wiele jest tak, właśnie. W całej I dlatego, wie pani, mój największy niepokój, dotyczący wszystkich tych akcji polega na tym, że ja nie widzę celu realnego do osiągnięcia. Znaczy cel jest, tylko droga może być różna i będzie na pewno bardzo wyboista, bo celem jest przede wszystkim zatrzymanie pogłębiania tego, co jest. Znaczy, ale nie zatrzymacie tego, bo to będzie trwało tak długo, jak długo ten trend będzie dominował. Wie pan co, oczywiście jak powiemy, że nie zatrzymamy, no to połóżmy się, pomachajmy sobie no, i pomalujmy paznokcie albo obejrzyjmy jakąś telenowelę. No po prostu nie zgadzam się z takim podejściem. To równie dobrze moglibyśmy sobie być dalej tam w jakimś wieku daleko przeszłym. I nadal nie mieć prawa do głosowania no i tak, mężczyźni ale, też ale musieliby pani... pójść do wojska koniecznie. Ale i jak tak popatrzy dalej, pani na lata 70., kiedy ten women's sleep był szalenie silny na przykład w Stanach Zjednoczonych i wydawałoby się, że to jest taka ścieżka, która idzie w jedną stronę, że to jest postęp, tak? Znaleźliśmy się z powrotem w tym samym miejscu, w którym byliśmy 40 lat temu. Ale wie pan dlaczego prawdopodobnie? No właśnie. Gdyż pewna grupa społeczna, również znacząca, poczuła niezadowolenie z tego, że traci wpływy. Że ta druga, większa połowa, bo kobiet jest więcej. Czy mówi pani, że mężczyźni się przestraszyli kobiet? Nie tylko, bo również... Kobiety się też przestraszyły. Część kobiet też się przestraszyła swojej odpowiedzialności, także nagle mają być odpowiedzialne. Może one nie chcą, może one chcą właśnie siedzieć w domu i chcą, żeby mąż odpowiadał. Natomiast no są pewne uwarunkowania wygodne dla jednej i drugiej strony. I jeśli ktoś sobie urządzi dom tak, jak lubi, tak i on lubi, jego żona lubi, no co prawda nie wiem, czy ktokolwiek lubi być bity na przykład, no tak, czy jakoś wykorzystywany. To wiadomo, nie każda żona, która pozostaje w domu i zachowuje się z dziećmi, jest bita. Bite bywają też żony, które robią karierę zawodową. Więc oczywiście jest takich kobiet w Polsce 800 tysięcy rocznie mniej więcej. Tyle jest zgłoszeń, tak? To są badania, niekoniecznie to są badania organizacji, które zajmują się przemocą domową. I około 500 kobiet rocznie traci w wyniku przemocy domowej życie. To nie, czyli więcej niż jedna dziennie już tak bardzo. Tak. I to oczywiście nie oznacza, że one są zaciukane. To mogą być nawet samobójstwa po prostu z bezradności. To mogą być śmierci w wyniku zaniedbania ciężkich chorób, tak? Różne, no w każdym razie 500 kobiet, około 500 kobiet rocznie traci życie w Polsce tylko. Więc no nie wiem, czy około miliona kobiet w Polsce, naprawdę tak jest im to obojętne, a one coraz bardziej nie mają do kogo się zwrócić o pomoc. Często no jednak z tych badań to wynika, że te 800 tysięcy zostało jakoś zidentyfikowanych, więc one starają się jakoś docierać różnymi sposobami, czy ich środowiska, w których funkcjonują, jakoś docierają do tych organizacji. Te organizacje, a te organizacje zostają pozbawiane środków finansowych na swoją działalność państwowych, mimo że to obowiązkiem państwa jest zapewnienie takim ludziom
pomocy, tak, ale, a te organizacje ale, tylko wyręczają. Tak, ale tutaj wracamy do poprzedniego motywu. Państwo, tak jak ono jest w tej chwili modelowane, jest modelowane na zupełnie innych zasadach ideologicznych i wydaje mi się, że większej nadziei na to, iż prezes Kaczyński się ponownie przejmie. Znaczy ja w ogóle nie będę się odnosić do prezesa Kaczyńskiego, no, bo... Tak, wymieniłem tylko mimochodem. Tak, a my nie będziemy wymieniać. Dobrze, dobrze. Natomiast to, co na pewno przez te od czerwca udało się zrobić wymiernego, to jest to, że na przykład Centrum Praw Kobiet przetrwało i działało w trochę określonym, w ograniczonym zakresie, ale jednak przez to, że o tym mówiłyśmy, że robiłyśmy akcje wspierania, po prostu dostały dofinansowanie społeczne poprzez zrzutki publiczne, poprzez zbieranie pieniędzy, po prostu w taki sposób te kobiety najsłabsze dostały wsparcie, tak? Nie zamknęły się na klucz, poszukują oczywiście innych środków z innych źródeł. I to się jakoś tam udaje, wobec czego jest pewna mobilizacja społeczna, żeby przeciwdziałać temu i to są wymierne efekty. To, że na przykład spotkałam już ładnych kilka osób, które powiedziały, że nigdy dotychczas nie były na żadnych demonstracjach opozycyjnych, a na protest kobiet przyjdą. Znaczy, mówię w tej chwili nie w sensie naszej nazwy, tylko 8 marca, tak. Tylko na demonstrację kobiet. Mało tego, jest to też spora grupa mężczyzn, ponieważ to jest tak szerokie spektrum spraw i tak właśnie dotyczące nie wyłącznie kobiet, że oni czują w tym pewną siłę i pewną nadzieję, że to właśnie nie jest jakaś abstrakcyjna demokracja, nie jest to Trybunał Konstytucyjny, czego nikt nie rozumie. I nikt tak naprawdę przez ten ponad rok nie pokusił się do takiego prostego wytłumaczenia, jak to się przekłada na, jak Trybunał Konstytucyjny przekłada się. Nie, w ogóle nie wchodźmy w to. Nie wchodźmy w to. Natomiast tym bardziej, że kobiety akurat nie mają szczęścia do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. A co by pani powiedziała na taką wizję, czy na taką propozycję wizji, że no bo żyjemy w rzeczywistości, w cywilizacji, która jest cywilizacją właściwie patriarchalną, tak? Co do tego należałoby się chyba zgodzić. Tak. Czy mówimy o zachodniej cywilizacji, czy mówimy o różnych wschodnich cywilizacjach, o tych wszystkich cywilizacjach, które dzisiaj się zlewają w ten taki trudny amalgamat, prawda, który jeszcze nie jest amalgamatem, coś, co może kiedyś stanie się, no ale czy to jest islam, czy to jest hinduizm, czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest którakolwiek z tych kultur, tam dominują mężczyźni. To były cywilizacje, które powstały jako cywilizacje męskie. Czy one zostały doprowadzone do takiego stanu? Znaczy, no tak się rozwinęły. Dlaczego? No to tak byśmy mogli długo w tej chwili dociekać. Natomiast to jest faktem. Czy myśli pani, że ten wzbierający w tej chwili ruch, którego nie chcę nazywać feministycznym, ruch protestu kobiet, jest czymś w rodzaju sporu, czy też konfliktu pomiędzy właśnie cywilizacją męską, a cywilizacją potencjalną kobiecą? Czyli czy matriarchat w jakiejś, być może dalekiej przyszłości jest w stanie wyprzeć patriarchat i zbudować nam lepszy świat? No to rzeczywiście trudno określać jakąś przyszłość, natomiast bardzo mi się trudno podobało, nawet jeśli chodzi o zmianę prawa, więc... Tak, bardzo mi się podobało to, co niedawno powiedziała o swoim rozumieniu matriarchatu Agnieszka Holland,
która określiła to, że to nie chodzi o to, że mężczyzn zastąpią kobiety i że te kobiety będą starały się być bardziej i bardziej męskie od mężczyzn. No bo to już przerabialiście, taki znaczy, etap. Ja nie wiem, bo ja się tym zajmuję od roku. No, ale znamy z historii panie, które się ubierały, które podkreślały swoją niezależność poprzez ubieranie się w męskie ciuchy. Tak, oczywiście, zapewne jakieś terapie szokowe muszą następować. Prawdopodobnie to jest potrzebne. Czyli nie chce się zastąpić. Natomiast ona określiła to jako generalnie inne spojrzenie na świat jako całość, na jego właśnie urządzenie, na jego współzależność różnych elementów, że kwestie natury, przyrody oddziałują na ludzi, że to wszystko są naczynia powiązane, że wzajemny szacunek, rozumienie, tolerancja i tak dalej to tylko buduje, że generalnie cywilizacja budowania, a nie wyniszczania. No a niestety w tej chwili żyjemy i właśnie coraz bardziej w cywilizacji wyniszczania. Tak, ale jak popatrzy pani na różne wybitne kobiety typu Margaret Thatcher, czy chociażby nasze, może nie żelazne, ale damy, które są w polityce, to one raczej nie reprezentują tych postaw, które tutaj pani scharakteryzowała jako kobiece. Ale mówię, że ludzie są różni, kobiety też są różne i może do polityki trafiają te, które panowie dopuszczają na czołowe listy wyborcze. No dobrze, wyborcze, a czy trochę wszystkie te procesy nie wyglądają tak, że dziewczynki przychodzą do tatusia i mówią, tatusiu, już nie bądź dla nas taki zły, bądź troszeczkę lepszy, no, odwieź nam tą karę, pozwól nam wyjść na imprezę. Strasznie trudno mi powiedzieć, bo ja tak nie miałam. No. Ale czy to trochę tak nie wygląda, bo w zasadzie zwracacie się do mężczyzn. Ja się absolutnie nie zwracam do mężczyzn, ja się zwracam do kobiet. A te postulaty? No ale zmiana polityki państwa, która jest jedną z waszych postulatów, to jest do kogo apel? No, nie do kobiet. Akurat politykami są mężczyźni. Nas to guzik obchodzi, kto jest w polityce. My chcemy zmiany polityki państwa. No, ale nie możecie abstrahować, jeżeli chcecie coś zmienić. Ale dlatego my przekażemy, my jako Protest Kobiet, teraz mówię o tej cząsteczce pewnej, bo to też jest ważne, że to jest suma działań różnych organizacji, które robią różne rzeczy. Rozumiem, w ramach tego ósmego. My piszemy list do pani premier Szydło, pani a nie do nikogo innego. Za oczywiście, no ale tam nie będzie postulatów. My chcemy tam wyjaśnienia, czemu służą różne działania, bardzo konkretne działania, jaki ale mają ja nie widzę osiągnąć. Skutku tego ciągle. No, czy pani premier ma się wzruszyć? Ale przepraszam, jeśli pan chce naprawdę osiągnąć 9 marca jakiś skutek, nie, no to chciałbym znać. Chciałbym wiedzieć, horyzont czasowy, jakiś horyzont czasowy nie i jakiś cel, który chcecie osiągnąć. Nie powiem tego panu. Dla mnie pewnym celem jest to, żeby ta idea Agnieszki Holland matriarchalna w tym sensie ruszyła się do wyborów samorządowych, ale w sensie takim, żeby już teraz zaczęła walczyć o ordynację samorządową, która również oczywiście jest zagrożona. A czy panie nie myślicie o tym? Ja nie mówię w pani ruchu, ale myślę, że jest trochę pani szczerze, ale nie myślicie o tym, żeby jednak wchodzić do polityki, że jednak wywierać realny wpływ na rzeczywistość polityczną? Tak, myślimy o tym. Znaczy, ja nie wiem, czy ja osobiście bym chciała i pewnie sporo kobiet właśnie z tym się boryka, ale też zastanawiam się, dlaczego ja mam takie nastawienie. Czy to, przepraszam, bo może coś to... Okej, tylko mikrofon. Czy to jest... moja niechęć taka, że mam co innego do robienia i wolałabym ten, czy to jest nasze obrzydzenie polityką w ogóle? Czy jest to w ogóle obrzydzenie polityką, że to trzeba się pobrudzić? Ale widzi pani, jeżeli ktoś próbuje... A też, czy jednakowoż nie mam gdzieś zakodowanego w podświadomości, że ja to się do polityki nie nadaję, tak? W sensie takiego swojego umniejszenia. Ale oczywiście widzi ale pani z pewnością... Ale z drugiej strony, jak pani Pawłowicz się nadaje, to naprawdę... To jedno. A po drugie, widzi pani chyba, że taka sytuacja, w której szeroki ogół, coraz szerszy ogół obywateli jest zniechęcony do polityki i do polityków i broń Boże nie chce się w to mieszać, jest bardzo wygodny dla rządzących, oczywiście, obojętnej opcji. Oczywiście i tylko to by mnie tak naprawdę
ponieważ ja jestem dosyć przekorna z natury, to by mnie jakoś się zmobilizowało chyba bardziej. Ja chyba bym namawiał, może nie panią, ale może inne panie, dlatego no że ja namawiam i znam szereg kobiet, które właśnie działają jakoś bardziej politycznie, które no od lat namawiają i właśnie odbijają się trochę od ściany, bo kobiety chcą się zajmować innymi rzeczami. No oczywiście mają prawo, tylko jeżeli chcą zmienić świat, tylko teraz to nie mogą się ograniczać do wychodzenia na ulicę i do zamieszczania postów na Facebooku, bo ten świat się nigdy nie zmieni. Dokładnie, ale pokazało się w ostatnich, nawet nie tym roku, czy tam, no bo już za chwilę będzie rocznica od tego 1 kwietnia, nawet nie od tego marszu, ale od 3 października pojawiło się wiele dziewczyn i młodych kobiet, które naprawdę angażują się w różne działalności, które nie są widoczne czy we fleszach, czy w kamerach, czy nawet w audycjach, i które naprawdę działają, organizują się i tworzą pewne grupy, organizacje, swoją własną markę, swoje nazwisko i ciągną kolejne za sobą. Czyli co, przewidujemy długą, żmudną pracę od podstaw? Są, jak mówię, scenariuszy musi być wiele. Musi być i taka działalność, muszą być, bo ja w tej chwili nie widzę oprócz tych żmudnych prac, żmudnych działań, muszą być te protesty uliczne, to musi być widoczne i musi to być coraz liczniejsze niestety. Bo wiecie, że nie macie sojuszników w parlamencie. Nie mamy. Nie macie sojuszników w tak zwanej, przepraszam, klasie politycznej. Przepraszam, wszystkie klasy. Więc musimy stworzyć nową klasę polityczną. Okej. A jest ostatnie pytanie, czy właściwie może prośba o komentarz do takich... Pani Maria Lempart, która jest chyba taką najbardziej rozpoznawalną. Marta, przepraszam, tak przeczytam Maria. Marta, oczywiście. Powiedziała tak. Dwa punkty. Punkt pierwszy. Strajk kobiet jako grupa, która, no wszystko jedno, nie jest za liberalizacją przepisów antyaborcyjnych w Polsce. Nie jest. Ktoś, kto mówi lub sugeruje, to nie mówi prawdy. Ponieważ były z nami osoby uważające, że status quo powinien pozostać. Dwa. Na jednym oddechu. Strajk kobiet jako grupa, która wyszła na ulicę, teraz tworzył społeczny, nie jest za utrzymaniem status quo w Polsce. Ktoś, kto to mówi lub sugeruje, nie mówi prawdy, bo były z nami osoby będące zwolenniczkami liberacji przepisów. I teraz jak poprowadzić ten wóz, w którym jeden koń ciągnie w jedną stronę, a drugi w drugą? To znaczy jak poprowadzić akcję, w której jesteśmy za, a nawet przeciw? No to oczywiście jest bardzo trudne. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić to chyba, że żadne status quo nie istnieje. Jeśli odnosić się wyłącznie do tej nieszczęsnej ustawy i tego prawa, ponieważ ta ustawa w ogóle nie działa, znaczy ona w zasadzie od początku w pewnym zakresie nie działała, a teraz już w ogóle nie działa, bo z tego co wiem, nigdzie, czy prawie nigdzie w Polsce nie można już wykonać legalnego zabiegu, dozwolonego prawa. Nie chcemy zliberalizować tych przepisów, nie chcemy ich utrzymać. Więc co chcemy zrobić? Nie wiem, jak to dokładnie skomentować, natomiast ja wiem, że musi się odbyć na ten temat rzeczowa debata po prostu, merytoryczna, odrzucająca skrajne jakieś i nie poparte żadną merytoryczną wiedzą, a jedynie... Ale wie pani, że z aborcją jest ciężko merytoryczną wiedzę, dlatego że wszystko zależy od tego, który moment przyjmiemy za początek ludzkiego życia, a możemy ten moment przyjąć tylko i wyłącznie arbitralnie na podstawie naszych poglądów, naszych przekonań, albo naszej wiedzy, która nigdy nie jest wystarczająca. Ale żeby nie doprowadzić do jakiejś wojny ideologicznej, musimy dojść do jakiegoś porozumienia. Też tak po prostu. Sądzę, tak. Po prostu, a tego nie da się zrobić skrajnościami. Do tego potrzebna jest rozmowa, debata
ta debata się nie odbyła nigdy. A czy widzi pani w świecie władzy, w kręgach władzy osoby gotowe do takiej debaty dzisiaj? Jakieś 5 sztuk. To dużo. Proszę Państwa, dziękuję bardzo i na tym kończymy, tym optymistycznym akcentem mógłbym powiedzieć, choć może nie był tak optymistyczny, jakbyśmy chcieli. Naszym gościem była pani Ewa Borguńska. Dziękuję bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia. Spotykamy się oczywiście za tydzień w czwartek. Subskrybujcie nas na Facebooku i na YouTubie. To, co w tej chwili oglądacie, jeszcze przez dobę będzie tu, gdzie jest, a po dobie w tym miejscu znajdzie się link do naszego profilu, naszego kanału na YouTubie, na którym ta rozmowa będzie już wisiała po wsze czasy, tak długo jak... Polecam obejrzeć nam wszystkie rozmowy. Tak, dziękuję wszystkie bardzo. Są fascynujące. Bardzo dziękuję, pani Ewo. Bardzo dziękuję. Do jeszcze dzisiaj. Będzie normalnie. Do dzisiaj.